przebiegła 3-letni koni trzeciej grupy debiutujących. Wszystkie konie po raz pierwszy spotkają się w wyścigu. Numerem pierwszym szedł już do maszyny Gryfin, trenowany przez Marka Nowakowskiego, w siodle jockey Piotr Słowodzian, waga 59 kg. Teraz wprowadzany jest Dobry i Mocny, kasztan trenowany przez Andrzeja Walickiego, w siodle jockey Mirosław Pilich. Dobry i Mocny sprawia problemy, zaparł się. Zobaczymy, kto będzie mocniejszy, czy koń, czy też obsługa maszyny. Powoli, powoli Dobry i Mocny zajmuje miejsce w startboxie. Już jakoś udało się go wepchnąć, teraz tylko kwestia domknięcia tylnych drzwiczek. Drzwiczki zostały zamknięte. Teraz będzie wprowadzana Oliwietka. Oliwietka jest trenowana przez Józefa Siwonię, a w siodle jockey Jerzy Ochocki. Oliwietka nie chce wejść do maszyny, ale w końcu udało się, drzwiczki zostały zamknięte. Kolejna będzie podchodziła urodzona w Irlandii, we Francji, klacz Irlandka. Irlandka jest przygotowywana do startu przez Krzysztofa Ziemiańskiego. A w siodle praktykant dżokejski Dominika Turkowska. Irlandka poniesie wagę 56 kg. Irlandka weszła do maszyny, teraz podchodzi Egida, trenowana przez Macieja Janikowskiego. W siodle kandydat dżokejski Artur Dul. Egida poniesie wagę 57 kg. Podchodzi Ok, trenowany przez Stanisława Sałagaja. W siodle starszy uczeń Dariusz Plona. Ok jest trenowany w Ludku na Mazurach. Były drobne problemy. Gniady Ogier po raz drugi wycofał się z maszyny, ale do trzech razy sztuka i za trzecim razem zajął miejsce w startboxie. I czekamy jeszcze na numero uno. Kasztanek trenowany jest przez Dorotę Kaubę. W siodle jockey Piotr Piątkowski. Numero uno także zajął miejsce w startboxie. Mamy sygnał do startu i ruszyły. Konie mocno rozrzucone, różnie przyjęły start, ale na czele galopuje numero uno. Koło niego Irlandka. A ostatni w odstępie. Op. Na czele galopuje numero uno, a koło niego Dobry i Mocny. Numero uno, Dobry i Mocny. Na trzeciej pozycji Irlandka. Numero uno, Dobry i Mocny, Irlandka. W połowie zakrętu nadal na czele galopuje numero uno. Numero uno, Dobry i Mocny, Irlandka. Numero uno, Dobry i Mocny, Irlandka. Czwarta galopuje Egida. Za moment konie wyjdą na prostą finiszową. Do celownika pozostało 600 metrów. Przy kanacie ruszył Dobry i Mocny, koło niego numero uno. Dobry i Mocny, numero uno. Dobry i Mocny, numero uno, polem Irlandka włączyła się do walki Egida. Dobry i Mocny, polem Irlandka. Dobry i Mocny, Irlandka. Dobry i Mocny, Irlandka, finiszuje także Egida. Oraz numero uno. Numero uno, Dobry i Mocny. Numero uno, numero uno, ale polem jeszcze poszedł Gryfin. I Gryfin wysuwa się na prowadzenie, zwycięża Gryfin. Na drugiej pozycji Irlandka, numero uno i Dobry i Mocny.